Kolejne śląskie miasto chce wprowadzić specjalną kartę uprawniającą mieszkańców do różnych zniżek. Będzie taniej na basenie, w teatrze, a nawet w Parku Śląskim. Władze Chorzowa szykują się do uruchomienia karty mieszkańca w przyszłym roku, ale zanim program zostanie wdrożony, mieszkańcy już teraz mogą skorzystać ze specjalnej oferty na zakup biletów na kolejkę Elkę. Karolina Komada. Jest już w Katowicach, Jaworznie, Zabrzu, Ustroniu, Mikołowie i wielu innych śląskich miastach. Karta mieszkańca już wkrótce może obowiązywać również w Chorzowie. Mieszkańcom podoba się ten pomysł, ale chcieliby mieć czynny udział w jej powstawaniu. Zależy od co będzie zawierała, jakie zniżki, na jakie usługi. Jeżeli będzie atrakcyjna dla mieszkańców, może zapytać się mieszkańców w ankiecie, co by chcieli mieć w tej karcie. Większość chciałaby skorzystać ze zniżek do instytucji kultury czy obiektów sportowych. Komunikacja miejska to nie do końca, no bo jednak ja studiuję, więc i tak mam zniżki studenckie, ale na przykład jak pani wspomniała te baseny, to w sumie poszło to do góry, więc to by było na pewno fajnie zobaczyć. Może też jakieś zniżki do teatrów jakby były, bo jednak poszło to oczywiście też w górę, a może by to też zachęciło mieszkańców, żeby jednak częściej chodzić do teatru, bo teraz bardziej kino jest jednak popularne. No, wydaje mi się, że głównie chodzi o kulturę. Żeby zachęcić? Żeby zachęcić, no dlatego, że warto wyjść z domu i warto coś zobaczyć innego niż w telewizji, na żywo. Zanim karta mieszkańca zostanie wprowadzona, mieszkańcy mogą już skorzystać ze zniżki na kolejkę Elkę w Parku Śląskim. To jednorazowy voucher w wysokości 10 zł na zakup biletu. Tak naprawdę efekt jednej z wielu rozmów na temat nie tylko samych zniżek tutaj w Parku Śląskim, ale ogólnie bardzo wiele spotkań odbywam, czy odbyłem przez te cztery pierwsze miesiące funkcjonowania jako prezydent miasta. No i to jest jedna z takich jeden z pierwszych owoców, myślę, który powinien ucieszyć mieszkańców Chorzowa, bo do rozdania jest 5 tysięcy voucherów. Każdemu mieszkańcowi przysługuje tylko jeden voucher i aby go otrzymać, należy wypełnić wniosek i złożyć go w Chorzowskim Urzędzie Miasta. Elka to jedna z najpopularniejszych atrakcji Parku Śląskiego. Tylko w tym roku przewiozła około 250 tysięcy pasażerów. Taki rekordowy rok był również w 2010. Wówczas Elka przewiozła około 210 tysięcy pasażerów, więc widzimy, że to zainteresowanie wzrasta z roku na rok. Na pewno na to wpływ ma również budowa drugiej linii Elki, a w przyszłości także trzecia linia, która poprowadzi dookoła Parku Śląskiego, w którym wielu mieszkańców Chorzowa spędza czas. W parku jestem często, ale na spacerze. Ale nie korzystam tam żadnych. Zresztą za niedługo chyba kąpielisko fala otworzą. Może też tam będzie możliwość jakaś. Park Śląski nie wyklucza takich opcji. W momencie powstania fali mają być dostępne zniżki dla mieszkańców Chorzowa. Jednak co ostatecznie znajdzie się na karcie mieszkańca, okaże się w przyszłym roku. Aplikacja ma ruszyć w 2025.